Witam po przerwie w kolejnym odcinku programu Gry, o których nie słyszeliście. Z góry przepraszam, że trochę olałem tą serię, ale w darmowych grach indie panuje przez dłuższy czas sezon ogórkowy. Ale dość o tym. W czwartym odcinku między innymi będziemy kontrastować między światłem a cieniem ze sprawą Of Light and Shadow, trochę się przestraszymy dzięki Amador's Inferno oraz będziemy częścią pewnej opowieści w grze A Story About My Uncle. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Ten odcinek zacznę od przedstawienia wam gry pod tytułem Of Light and Shadow. Produkcja ta jest platformówką 2,5D. Mamy więc widok z boku, lecz otoczenie jest w pełnym trójwymiarze. W grze sterujemy dwoma bohaterami, Mr. Lightem i Shadowem. Ten pierwszy potrafi skakać i żyje tylko wtedy, gdy dane miejsce jest oświetlone. Natomiast ten drugi jest wrażliwy na światło i potrafi się przyklejać do platform, ścian i innych elementów otoczenia. Gra stanowi wyzwanie nie tylko dla naszych palców, ale też komórek. Mimo tego, że tytuł zawiera tylko 7 poziomów, to i tak są one różnorodne i pełne mniejszych bądź większych zagadek logicznych. Jeśli więc chcecie zagrać w ciekawą platformówkę, bądź po prostu doskwiera wam nuda, sięgnijcie po tę produkcję. Kolejną grą niezależną, którą omówię, będzie Amador's Inferno. Darmowy tytuł, który ostatnio był pokazywany na targach E3 w tym roku i o dziwo słuch po nim zaginął. Gra rozpoczyna się w pociągu, w którym matka opiekuje się dzieckiem. Jednak po chwili jej syn znika i matka postanawia zrobić wszystko, by go tylko odnaleźć. I to dosłownie wszystko. Jednak tutaj zakończę spoilowanie, gdyż produkcja jest dosyć krótka i po prostu nie chcę wam zepsuć zabawy. Jak nie trudno się domyśleć, gra jest utrzymana w klimatach horroru. Wagony i sam pojazd mogą się zmienić w coś zupełnie niespodziewanego, a sytuacje, które się tam zdarzają, nieraz sprawią, że włosy staną nam dęba. Nie jest to spowodowane tanimi zagrywkami typu straszak, lecz klimatem. Niestety, gra jak każda darmówka kończy się naprawdę szybko. Ale pomimo tego, warto pobrać te 300 mega. Ostatnią grą, którą się zajmę, będzie A Story About My Uncle, czyli platformer z pierwszej osoby z elementami logicznymi. Gra opowiada o pewnym człowieku, który w pracowni swojego wujka Freda znajduje urządzenie, które jak proca wystrzeliwuje go na pewną planetę, zamieszkaną przez niebieskich ludzi. I wbrew pozorom nie są to smerfy. Rozgrywka w opowieści o moim wujku nie różni się zbytnio od tej z drugiego portala, czy też The Ball. Przy pomocy urządzenia przemierzymy etapy poprzez używanie haka i wysokich skoków. Na pierwszy rzut oka produkcja wygląda na prostacką platformówkę, nie wymagającą wcale używania mózgu. Owszem, może zagadki nie są tak rozbudowane jak niektóre levele w portalu, ale i tak nie ma powodu do narzekań. Zdziwicie się, ile twórcy zmieścili w tej grze pomysłów na używanie jedynie dwóch przycisków. Gra jest po prostu bardzo grywalna i nie sposób się od niej oderwać. Niestety, tytuł wystarcza na godzinę, ale to nie oznacza, że nie możemy w niego zagrać, prawda? Zapewne kojarzycie Humble Indie Bundle. Od niedawna trwa już kolejna, tym razem mobilna wersja tej akcji, w której za dowolną kwotę można zaopatrzyć się w klasyki gier indie i jednocześnie pomóc dzieciom i deweloperom. W tej edycji były takie produkcje jak Field Runners, Beat Trip Beat, Space Jam oraz bonusowe gry odblokowane po większej wpłacie. Niestety mam złą wiadomość dla tych, co jeszcze nie zakupili tego paka. Otóż kilka godzin temu bundle się zakończy. Cóż, trzeba czekać na kolejną edycję. Kojarzycie Boże Konjaka, twórcę m.in. Iconoclast z pierwszego odcinka mojej serii? Jeśli tak, to mam dla was wspaniałą wiadomość. Otóż od kilku miesięcy można zakupić drugą część Noito Loves pod tytułem Devolution za niecałe 4 euro. Jeśli więc lubicie retro platformówki, to ten zakup będzie dla was idealny. Do zobaczenia w następnym odcinku i oby tym razem nie był za pół roku. See ya! Aha, i głosujcie, by projekt Zoboid dostał się na Steama.